Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność w branży instalacji systemów alarmowych lub jako elektryk chcesz rozszerzyć swoją ofertę, dołącz do najbardziej dopasionego szkolenia w tej tematyce. Zdobądź wiedzę, która pomoże Ci wyróżnić się na rynku, zyskać zaufanie klientów i rozwiać ich wątpliwości. Wejdź w rynek na pełnej petardzie i namieszaj wśród konkurencji. Co poszło nie tak? Otwieramy aplikację Perfecta Control. Łączy nam się system i naszym oczom pokazuje się coś takiego. Mamy tylko dwie ikonki zamiast czterech, a nawet pięciu. Nie mamy historii zdarzeń, nie mamy wejść, nie mamy wyjść. Mamy tylko awarię i możliwość zazbrojenia. Dobrze, że mamy możliwość zazbrojenia, bo już możemy obsługiwać system. Natomiast co poszło nie tak? Co prawda producent w instrukcji instalatora napisał, że powinna być jedna klawiatura, jeden manipulator w systemie, przynajmniej jedna. Natomiast nie napisał, co się wydarzy, jeśli tego manipulatora nie będzie. Daje nam możliwość obsługi z pilotów z dedykowanego modułu INT-R XS bądź z dowolnej radiolinii, programując wejście jako załączająco-wyłączające czuwanie. I to wszystko nam działa, wszystko pięknie śmiga. Taki mamy system tutaj zrobiony, natomiast nie mamy tej klawiatury. Klawiatura tak naprawdę jest wymagana, żeby aplikacja działała poprawnie. W momencie, kiedy nie mamy klawiatury, nie mamy listy wejść, listy wyjść i pamięci zdarzeń. Do tego jakby nie mamy dostępu. Nie możemy zablokować czujki, zasterować wyjściem jakimś sterowalnym, którego możemy, moglibyśmy sterować z klawiatury, której nie mamy, więc nie możemy, właśnie nas wyrzuca, więc nie możemy sterować również z aplikacji i tak to niestety wygląda tutaj. Wszystko działa tak jak trzeba, natomiast nie działa do końca w pełni we wszystkich funkcjonalnościach. I to jest normalne zachowanie, tutaj nie ma co się doszukiwać jakiejś usterki po swojej stronie czy po stronie sprzętu, po prostu daje nam producent możliwość zrobienia systemu bez manipulatora, ale on nie działa w pełni funkcjonalnie. No niestety tych informacji zabrakło jakby w przekazie, dlatego już kilkukrotnie zwracaliście się do mnie z taką informacją, że coś tutaj nie pyka w tej Perfekcie. No ja wiem, są niektórzy przyzwyczajeni do radiolinii, na przykład Elmesa, i nie ma tutaj zmiłuj. Zawsze w systemach dajecie radiolinię Elmesa. Nie mam nic do tego, to są dobre urządzenia jak najbardziej. Natomiast one będą tutaj działać, ale nie zostawiajcie klienta bez manipulatora, bo po prostu jego funkcjonalności w oprogramowaniu Perfecta Control będą, no, jak widać, mocno ograniczone. To tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o tą niby usterkę, a jakby nie było, to nie jest usterka, tylko to jest po prostu, no, jakby niedoczytanie w instrukcji, że ten manipulator musi być. Natomiast w kolejnych filmach będę chciał pokazać takie właśnie bolączki, które Was trapią bardzo często. Będziemy sobie w tej serii tak omawiać usterki.